5 lipca, poniedziałek, z Ewangelii Świętego Mateusza. Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. Wiara czyni cuda. I niejednokrotnie już tego w naszym życiu doświadczyliśmy. Ale prawdziwa wiara, głęboka wiara, nie ta na pokaz, nie ta sztuczna, nie ta chwilowa, w momencie krótkiego uniesienia, ale prawdziwa. Dlatego Jezus, kiedy o coś się modlimy, kiedy o coś prosimy, zawsze daje czas, aby spojrzeć na naszą wiarę, na ile ona jest szczera, na ile jest prawdziwa, na ile nasza intencja wypływa z głębi serca, a nie z tego, aby coś zyskać. Żeby Jezus chce zobaczyć, czy ja rzeczywiście będę wierny swojej wierze w tym, co proszę. Czy tylko dzisiaj proszę, a jutro już o Panu Bogu zapomnę, bo mi to da. Doświadczałem, kiedyś tego widziałem, to w jednej z parafii, w której pracowałem, blisko była szkoła średnia i kiedy przychodził czas matur, często uczniowie przed mszą świętą, przed egzaminami, wchodzili do kaplicy i przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy zanosili swoje modlitwo, zdanie egzaminu. Pięknie, to było pokazanie ich jakiejś takiej ufności, zaufania, wiary. Ale później było smutne to, że po egzaminie nikt nie przychodził. Po zdanych egzaminach, po odebranych wynikach nikt nie przyszedł, nie podziękował. Tu przychodzimy, prosimy, błagamy, ale później no, otrzymamy, to już nie umiemy podziękować. My umiemy brać. My tylko byśmy brali. Daj, daj, daj. Ale nie potrafimy sami dawać, nie potrafimy dziękować. My wszyscy uważamy, że nam się należy. Co za błędne myślenie. Nam nic się nie należy. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Obyśmy o tym zawsze wiedzieli. Wszystko, co otrzymujemy, jest dane nam jako dar od Pana Boga. Obyśmy za to umieli dziękować. Na dobre przeżycie dzisiejszego dnia z serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże.